Sprawuje pan urząd burmistrza już 10 lat. W tym czasie zdobył pan wiele odznaczeń i różnego rodzaju nagród. Jednak ten plebiscyt jest inny, ponieważ tutaj chojniczanie zadecydują o tym, kto zostanie wybrany chojniczaninem roku. Jak pan postrzega, jeżeli by pan wygrał tą nagrodę? Warto byłoby wygrać, ponieważ takie nagrody, które dostaje się, otrzymuje się dzięki głosowaniu mieszkańców miasta, którym się kieruję, są dla mnie najważniejsze. Dla mnie największą nagrodą w życiu są wybory samorządowe, którym się 2 razy udało wygrać, i ten plebiscyt jest takim przedsmakiem wyborów, bo przecież nikogo nie zmuszamy. Może głosować ten, kto chce, i takie nagrody są najlepsze. Nie przyznawane przez jakieś gremium ograniczone, tylko tutaj jest ilość osób, które będą głosować, jest nieograniczona i można tylko zaapelować o to, żeby te wybory były słuszne. A jeżeli chodzi o komentarze, o udział pana w plebiscycie, jak pana znajomi oceniali to? To znaczy, że się znalazłem w gronie tych osób, które są poddawane ocenie, to już jest dla mnie zaszczyt, bo jednak zostałem zauważony. Gdyby nie był zauważony, to byłaby porażka dla burmistrza, tak to można powiedzieć szczerze. No, komentarze są życzliwe. Ciekawe, jaki będzie wynik. Każdy na pewno chce wygrać, tak? Zwycięstwo byłoby dla każdego jakąś miarą sukcesu odniesionego. Zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem pełen pokory. To jest plebiscyt internetowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że internauci to jest pewna duża grupa osób aktywnych, które czerpią wiedzę za pomocą portali. No, miejmy nadzieję, że ten wynik będzie dla mnie dość dobry. Czy możemy się spodziewać w takim razie udziału Arsenjusza Finstera w następnych wyborach? Tak, ja już to powiedziałem, że tak, ponieważ już piszę program 2014. Jest sens pracować dla miasta. Ja nigdy nie miałem wyższych aspiracji typu parlament, zarząd województwa pomorskiego. Skupiam się w pracy dla miasta i jeszcze jedną kadencję chciałbym dla miasta popracować, bo uważam, że... Znaczy, dlaczego będę kandydował? Dlatego, że zrealizuję program 2010. Gdybym go nie zrealizował, to na pewno bym się nie odważył kandydować. Wstydziłbym się tego, że czegoś nie zrobiłem i będę znowu obiecywał i znowu nie wykonam. Takiej sytuacji nie ma na szczęście. Na pewno jedną z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji miejskich w tym roku był zakup toalety publicznej. Jak z perspektywy czasu ocenia pan zakup? To był dobry zakup, bo ja uważam, że on wywołał kontrowersję, ponieważ standard tej toalety, automatyka, sposób obsługi i koszt zakupu wzbudził kontrowersje. Natomiast wszystko to, co nowe, budzi obawy i zmienia przyzwyczajenia. Więc tak jak powiedziałem, już nie po schodach w dół, nie dzień dobry, szanowna pani, nie papier do ręki, tylko sami załatwiamy intymnie swoje potrzeby fizjologiczne. To o to chodziło. Ja jestem spokojny o cenę tej toalety, a naprawdę te pieniądze, relatywnie porównane do innych, nie są wysokie. Zrobiłbym naprawdę źle, gdyby ktoś wskazał, iż taką samą toaletę gdzieś kupiono taniej niż w Chojnicach. Takiego wskazania nie było. Dlatego jestem spokojny o przyszłość tej toalety. Jest pan bardzo aktywnym forumowiczem. Wypowiada się pan często na łamach internetu. Co panem kieruje? Czy to jest chęć przekonania mieszkańców do pana zdania, czy raczej jakiegoś rodzaju aktywna polemika z nimi? Zawsze boję się w sytuacjach, kiedy jest dyskusja, że jeżeli nie zabiorę głosu, to te informacje, które przekazują inni, a są nieprawdziwe na przykład, staną się faktami. Czyli pierwsza misja to jest misja edukacyjna. Pokazać prawdę, podać źródło informacji, podać informacje. Drugie też nieraz komentuję. Komentuję głosy merytoryczne i te są najlepsze dla mnie. Lubię te głosy. Komentuję też niemerytoryczne i mam nadzieję, że prowokacyjnie nas komentując taki populizm często niestety uprawiany, to spowoduje, że ci ludzie zaczną sięgać do źródeł wiedzy, do informacji i zaczną myśleć realnie. No bo żeby proces myślowy mógł przebiegać, to ja muszę coś wiedzieć o tym, o czym mówię. A często niektórzy zabierają głos na zasadzie 2-3 zdań, które nic nie wnoszą do dyskusji. Czyli po pierwsze edukacja, po drugie komentarz, a po trzecie dialog. Internet daje mi szansę dialogu z ludźmi. To są w większości ludzie anonimowi. Mi to nie przeszkadza. Mi to zupełnie nie przeszkadza i nie ma sytuacji, w których bym się denerwował. Ja codziennie zaglądam, codziennie komentuję. Myślę, że to jest taka aktywna moja postawa, ona mi nie zabiera dużo czasu. Proszę się o to nie martwić, bo niektórzy mówią, jak to pan siedzi w pracy i pan komentuje wpisy w internecie. Nie, to naprawdę jest szybciutko. Ja to piszę ręcznie, przekazuję do sekretariatu, panie, jak to się mówi, wklepują to do internetu, także nie zajmuje mi to wiele czasu. A daje mi dużo satysfakcji, naprawdę dużo.
A jak pan ocenia swoje dokonania w roku 2009 jako burmistrz? To znaczy, trudno się samemu oceniać. Mieszkańcy mnie ocenią jesienią tego roku, natomiast ja mogę powiedzieć, co zrobiłem, czego nie zrobiłem. Wykonałem plan i to jest dla mnie bardzo ważne, natomiast ten rok będzie w tej chwili kluczowy, bo on to jest tak, jak rządzi się 4 lata, pracuje się 4 lata. Ta końcówka jest bardzo ważna. Mamy w tej chwili bardzo ostrą zimę. Jestem zaniepokojony, bo ta zima spowoduje spowolnienie wielu procesów w mieście. Tak? W tej chwili problemem jest śnieg. Za chwilę problemem będzie zmarzlina i woda. Muszę wejść z inwestycjami, muszę zdążyć je wykonać. Najlepiej do czerwca, do lipca, żeby chojniczanie odczuli efekty tych inwestycji i zechcieli dobrze mnie ocenić, Radę Miejską, moich urzędników na następną kadencję. Na to liczę.